Agnieszka Sierocińska, Chrzanowska Telewizja. Witam, zapraszam na nasz serwis. Powiemy w nim m.in. o oddziałach dla trzylatków, które powstały w chrzanowskich szkołach, a także o tym, jakie udogodnienia planują leśnicy dla amatorów jazdy na dwóch kółkach czy spacerowiczów. Dwa oddziały przedszkolne dla trzylatków uruchomiono w tym roku w szkołach. Sprawdziliśmy, jak funkcjonują. Osobne wejścia, ubikacje w salach, kolorowe szafki i rozkładane łóżeczka do leżakowania. Świeżo urządzone sale dla trzylatków otworzyły właśnie swe podwoje w zespole szkół numer 1 oraz w szkole numer 3 w Chrzanowie. W Chrzanowie zdecydowano się na takie rozwiązanie po raz pierwszy. Mamy rewolucyjne zmiany w tym roku ze względu na troszeczkę zamieszanie, jeśli chodzi o przedszkola, miejsce w przedszkolach i pozostanie dużej ilości sześciolatków chyba w przedszkolach. No, powstał kryzys z miejscami. Gmina podjęła się tego eksperymentu, bo do szkół trafiło w tym roku tylko 19% sześciolatków, czyli tyle, co średnio w kraju. Reszta rodziców zdecydowała się bowiem pozostawić swe sześcioletnie pociechy w przedszkolach. Automatycznie więc zmniejszyła się liczba miejsc dla najmłodszych dzieci. Otwierając te oddziały, chcieliśmy, aby były one najbardziej zbliżone do oddziałów w przedszkolach. Zatem w tych dwóch nowych oddziałach opieka nad dziećmi jest od godziny 7 do 16. Są tam dwie panie nauczycielki plus jeszcze pani zgodnie z nomenklaturą nazywana woźną oddziałową, która przyprowadza dzieci, które rodzice przyprowadzają później bądź też odprowadza w momencie, kiedy rodzice po dzieci się zgłaszają. Staraliśmy się także, aby drogi tych dzieci nie krzyżowały się z drogami dzieci starszych. W dwóch oddziałach dla trzylatków w szkołach znajduje się blisko 50 dzieci, w tym kilku czterolatków. Mama niespełna trzyletniego Tymka, która uczęszcza do oddziału w Trójce, jest zadowolona, że znalazła miejsce dla swojego syna. Ten oddział się sprawdza pani zdaniem jako mamy, bo były też obawy, że takie oddziały w szkołach to nie najlepszy pomysł, bo duża różnica wieku. Jak to jest? Wie pani co, no oni są zamknięci, oni są w osobnym jakby pomieszczeniu, więc nie mają styczności na razie z tymi młodszymi dziećmi, znaczy starszymi dziećmi. No ja mam nadzieję, że za chwilę zaczną wchodzić na pole, to też będą świeżo kupować. A panie są bardzo sympatyczne, więc ja jestem zadowolona bardzo. A w ogóle ucieszyła panią wiadomość, że stworzono taki oddział? No inaczej nie mieliśmy szans dostania się do przedszkola. A co by pani wtedy zrobiła z maluchem? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem. Czyli nie było jakby planu takiego awaryjnego? Znaczy no pewnie dziadek był w planie awaryjnym, natomiast no nie chciałam już kolejny rok męczyć teścia, więc to była jedyna szansa. Potem ostatecznie ewentualnie prywatne przedszkole. Tadeusz Kołacz deklaruje, że w przyszłym roku szkolnym znajdzie się miejsce w przedszkolu bądź oddziałach przedszkolnych dla każdego trzylatka w gminie. A czy w przyszłym roku szkolnym może pan tak zadeklarować, że żaden rodzic, który będzie chciał wysłać trzylatka do przedszkola, nie odejdzie z kwitkiem? Tak, tak. Oczywiście. Przygotowujemy się. Mamy jeszcze inne plany poszerzenia tej naszej oferty. Także w przyszłym roku każde dziecko trzyletnie, również trzyletnie, ale czteroletnie, pięcio, sześcioletnie z naszej gminy będzie miało zaoferowane miejsce w przedszkolu. Nie oznacza to jednak, że każdy rodzic ulokuje dziecko w tym przedszkolu, które wskaże w pierwszej kolejności. Bywa tak, że mamy przedszkola, do których jest powiedzmy mniej więcej tylu chętnych, ile miejsc, ale mieliśmy też przedszkola, do których było wielokrotnie więcej chętnych niż miejsc. To my wtedy zaproponujemy po prostu inne przedszkole. W przyszłym roku szykuje się też duża przedszkolna inwestycja. Wyłączony prawie w całości z użytkowania pawilon B zespołu szkół numer 1 będzie gruntownie przebudowany. Powstanie tu przedszkole. Po złamaniu barier architektonicznych miejsce znajdzie się tu w sumie dla 6 oddziałów przedszkolnych, także dla dzieci specjalnej troski. Koncepcja jest taka, ponieważ jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, abyśmy tutaj objęli w jakiejś części tutaj dzieci niepełnosprawne. No pragnęlibyśmy, żeby to była tendencja w kierunku niepełnosprawności ruchowej, czy ewentualnie związanych jakichś tutaj tego typu niepełnosprawności. No i myślę, że w to, że tutaj wejście jest, łamana bariera architektoniczna, że to na parterze będą przynajmniej dwa oddziały, jesteśmy w stanie się dopasować do wymagań, które trzeba spełnić, żeby takie przedszkole funkcjonowało. W tym roku ma powstać dokumentacja projektowa dla tej inwestycji. Gmina też chce uzyskać wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, by ruszyć z remontem. Zaraz po 1 stycznia w nowym budżecie, nad którym teraz pracujemy, będziemy chcieli to realizować. Całkowity koszt nowego przedszkola na południu pochłonie około 2 milionów złotych. Chrzanowskie Nadleśnictwo przygotowuje przepusty obok szlabanów, które ustawiono przy wjazdach do lasu. Dzięki temu cykliści i spacerowicze będą już teraz mieli łatwy dostęp do leśnych ścieżek.
Decyzja nadleśnictwa to efekt protestów, jakie pojawiły się wraz z zamknięciem przez leśników dróg wjazdowych do chrzanowskich lasów. W ostatnim czasie szlabany uniemożliwiające wjazd do lasu pojawiły się w rejonie wjazdów przy obwodnicy zachodniej Chrzanowa, ale także od strony ulicy Kopanina. Leśnicy tłumaczyli, że szlabany musieli ustawić, bo po wybudowaniu obwodnicy Chrzanowa pojawiły się nowe wjazdy na tereny leśne i jak się okazało, wraz z nimi przybyło w lasach aut. Nie mieliśmy jakby takiego, że tak powiem, zamiaru oszlabanować wszystkich wjazdów do lasu, ale w związku z tym, że mieliśmy w bardzo dużym stopniu nasilające się wjazdy samochodów do lasu, torowanie dróg, którymi my wywozimy drewno, jak również ogromne ilości śmieci, które zostały wywiezione do lasu, musieliśmy podjąć kroki w celu jakby ograniczenia tego procederu. Jak twierdzą leśnicy, auta stojące na leśnych drogach utrudniały przejazd samochodów pracujących przy zbiórce drewna. Co więcej, niektórzy zaczęli wykorzystywać te trakty jako możliwość krótszego dojazdu na osiedle. Tak było m.in. w przypadku osiedla Kąty. Problem w tym, że ustawione szlabany zamknęły drogę do lasu nie tylko samochodom. To blokuje nie tylko samochody, ale blokuje również rowerzystów. I dlatego ja myślę tak, że przedtem przecież obwodnica ta, która przeszła, ona tylko przecięła te szlaki i przedtem można było wjeżdżać do lasu. I co się takiego stało teraz, że teraz nie można wjeżdżać? Do burmistrza miasta dotarły sygnały o szlabanach w lasach. Zapowiadał spotkanie w tej sprawie z leśnikami. Również cykliści mieli nadzieję na zmianę tej sytuacji, bo rozumiejąc argumenty administratorów lasów, chcieli nadal móc z nich korzystać. To musi być jakoś załatwione, żeby po prostu pogodzić obie strony, żeby można było bokiem w jakiś sposób przejechać i bez jakiejś tej ekwilibrystyki. Ja tu po prostu, znaczy ja w miarę sprawny jestem i po prostu rower sobie przeniosę na drugą stronę szlabanu i przez jakoś przejdę, ale ludzie niepełnosprawni, rowerzyści z wózkami, z dziećmi czy osoby powiedzmy starsze, no nie poradzą sobie. Szum wokół tematu zaskoczył leśników. Jak mówi zastępca nadleśniczego z Chrzanowa, nie mieli świadomości, że akurat te trakty są tak popularne wśród cyklistów i pieszych. Gdy informacje o tym do nich dotarły, postanowili pozostawić szlabany otwarte. Natomiast wkrótce pojawią się przy nich udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, tak by szlabany można było zamknąć i wyminąć. Podjęliśmy tutaj już działania, żeby umożliwić wjazd rowerzystom. Będą przepusty na rowach, w związku z tym będzie dało się objechać te szlabany. Natomiast w miejscach tam, gdzie ewentualnie jakieś krzewy przeszkadzają, żeby można było objechać szlaban, oczywiście krzewy zostaną usunięte. Przepusty dla rowerzystów powinny pojawić się przy szlabanach do 2 tygodni. Nadleśnictwo zapowiada jednak, że nie będzie tolerowało wjazdu do lasu samochodów. W niektórych miejscach dodatkowo mają być zamontowane kamery. To ma zniechęcić kierowców do wjazdu i niektórych do wyrzucania śmieci w lesie. Dodajmy, że mandat za nielegalny wjazd do lasu może wynieść nawet 500 zł. W miejsce byłej dyskoteki Nodę w Luszowicach ma powstać rondo. To plany gminy i powiatu na najbliższe lata. Od wielu lat temat zaniedbanego budynku byłej dyskoteki Nodem w Luszowicach powraca jak bumerang. Mieszkańcy oczekują od włodarzy gminy rozwiązania problemu, argumentując, że opuszczony budynek szpeci i co ważniejsze stanowi zagrożenie. Temat nie jest łatwy, bo obiekt należy do prywatnych właścicieli. Zdaniem burmistrza jest pewne rozwiązanie tego problemu. Wspólnie z powiatem gmina Chrzanów chce zadbać o zagospodarowanie tej części Luszowic. W planach jest budowa ronda o zbiegu kilku dróg, czyli w miejscu, gdzie stoi wspomniany Nodem. Zadanie ma być realizowane w najbliższych kilku latach. Zadeklarowałem w imieniu gminy, że gmina będzie połowę w tym wszystkim partycypować i w przyszłym roku chcielibyśmy, żeby ten projekt powstał jednocześnie z RIT. Czyli z RIT to jest zgoda realizacji inwestycji drogowej. Teraz gmina porządkuje stany prawne części znajdujących się tam dróg, przejmując niektóre z nich. W planach oprócz ronda jest także poprawa stanu dróg i chodników w tym rejonie. Włodarz Chrzanowa liczy, że zbiegnie się to z modernizacją linii kolejowej przechodzącej przez Luszowice. Liczę na to, że wtedy będzie już widoczny postęp prac na linii kolejowej E30, szczególnie na tym odcinku Trzebinia-Mysłowice-Sosnowiec-Katowice, bo tam również będzie, prawda, przejście
pod tunelem, tunelowe, i teraz zgranie tych dwóch rzeczy no spowoduje to, że to wszystko się pięknie rozłoży i Luszowice otrzymają centrum. Samorządowcy nie mieliby nic przeciwko temu, aby zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Nie wiadomo jednak, czy to się uda. Realizacja projektu ma przypaść na lata 2018-2019. 22 września posiadacze samochodów będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna. 16 września rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zakończy się 22 września Europejskim Dniem Bez Samochodu i na ten dzień Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie zaprasza posiadaczy samochodów do korzystania z miejskiego transportu zbiorowego publicznego. Dla posiadaczy samochodów legitymujących się w autobusie dowodem rejestracyjnym i dokumentem tożsamości oferujemy bezpłatne przejazdy. Ponad 150 wielbicieli dwóch kółek pojechało w miniony weekend w Ekorajdzie. Impreza od kilku lat organizowana jest przez chrzanowskie starostwo. Ma promować aktywny wypoczynek i turystykę kolarską. Patrząc na wciąż rosnącą popularność takich rajdów, wydaje się, że efekt jest osiągnięty. Na EcoRajd przyjechali rowerzyści także spoza powiatu chrzanowskiego. Mogę wymienić takie kluby jak Wagabunda zaprzyjaźnione z Chrzanowem, bo ja do nich jeżdżę. Olkusz jest grupa z Libiąża, przypuszczam Jaworzno też widziałem. No, mówię, sporo ludzi poznaje się, wymieniają też tematami się, gdzie byli, na jakich wycieczkach, co zwiedzili w Polsce. Tradycyjnie już rowerzyści wyruszyli z parkingu przed starostwem. Potem szlakami rowerowymi i drogami jechali do gminy Alwernia, gdzie w porębie Żegoty zaplanowano metę. Trasa jest prosta, bardzo prosta, po płaskim terenie. Jedyny podjazd, co nas czeka, to czeka nas już przy samej mecie, przy Galerii Drzewiej, Aleją Belwederską, tak to obecnie się to chyba nazywa. W tym roku uczestnicy EcoRajdu musieli zmierzyć się nie tylko z kilometrami, które mieli do pokonania, ale także wysoką temperaturą. Jak na wrzesień była wyjątkowa, bo sięgała 30 stopni. Mimo to rowerzyści przed startem byli w dobrych humorach. Dla niektórych z nich był to powrót na szlaki rowerowe. Dawno nie jeździłem, no i to jest taka trasa, no wypróbuję po prostu, czy dam rady, czy się cofnę. Ale ogólnie to nie jest daleka trasa, bardzo fajna, przyjemna, zawsze takie tempo jest dla wszystkich, prawda? Bardzo lubimy jeździć na rowerze i po raz pierwszy jesteśmy na tym rajdzie, w ogóle na takim rajdzie. Zazwyczaj jeździmy we dwójkę, w czwórkę, a teraz chcieliśmy tak spróbować większą grupą i zobaczyć, jak to jest. Długość trasy nie przeraża, bo to jak na rajdy kolarskie na tym terenie? Stosunkowo długa trasa, przynajmniej jeżeli ktoś chce pojechać i wrócić. Tak, wydaje mi się, że 35 km to jest dosyć długa trasa, zwłaszcza, że jeszcze trzeba doliczyć powrót, tak? I nie wszystkie osoby są z Chrzanowa, my wracamy akurat do Libiąża. Także to będzie w naszym wypadku prawie 70 km dzisiaj. Ale jesteśmy przygotowani, bo jeździmy już od dłuższego czasu, także myślę, że damy radę. Przygotowania jakieś są kondycyjnie? Tutaj się pan... Tak, co roku, to znaczy zawsze jeździmy na rajdy tu w okolicach, tutaj z Olkusza, bo my z Olkusza jesteśmy, więc jeździmy do wszystkie rajdy, które są dostępne, także dziękujemy tutaj za zorganizowanie i polecamy również wszystkim. To najpierw z Olkusza trzeba było tu dojechać? Tak. I potem wrócić. Na mecie na uczestników rajdu czekało sporo atrakcji. Oprócz pieczonych kiełbasek także nagrody w konkursach. Będzie tutaj strzelanie z łuku, będą różnego rodzaju rozgrywki, może rzucanie kośćmi. Możliwe, że będą pytania zadane przez Komisję Turystyki Kolarskiej. Także myślę, że wiele atrakcji dla rowerzystów w celu właściwie wygrania nagród, bo każdy z nas liczy na to, że jednak przewiezie ze sobą jakąś nagrodę. Nagrody są kierunkowane głównie pod rowerzystów. Są to artykuły sportowe, liczniki, sakwy i wszelkie inne rzeczy, które są niezbędne dla wszystkich tych, którzy kochają jazdę rowerem. EcoRajd za nami, ale wielbiciele dwóch kółek w najbliższym czasie będą mieli sporo okazji, by wspólnie pojechać na trasę. Już w ten weekend rajd organizowany przez Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów i Bibliotekę, a za tydzień odbędzie się rajd rodzinny Władysława Mamota. Informacje o imprezach można znaleźć na stronie internetowej Chrzanowskiego Magistratu czy Miejskiej Biblioteki.
Grupa 16 niemieckich licealistów przyjechała do pierwszego ELO w Chrzanowie w ramach wymiany młodzieży. W czerwcu licealiści z chrzanowskiego Staszica byli z wizytą u niemieckich rówieśników w Brilon. Teraz w ramach wymiany oni przyjechali do Chrzanowa. To kolejna grupa, która skorzystała na tej współpracy. Wymiana zaczęła się w 2009 roku. To w zasadzie niemiecka szkoła nas znalazła. Jest to Gimnazjum Petrinum w Brilon na terenie północnej Westfalii. To jest pobliże Dortmundu. To jest Gimnazjum Petrinum, ale jest to odpowiednik naszej szkoły średniej. No i zaczęło się przed 7 laty. Do tej pory to super funkcjonuje. Tydzień jesteśmy w Niemczech, tydzień oni przyjeżdżają do nas. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja młodych ludzi i likwidowanie ewentualnych barier. Nie bez przyczyny nauczyciele ze szkoły w Brilon chcieli nawiązać współpracę właśnie z polską szkołą. Das hat was zu tun mit der langen gemeinsamen Vergangenheit, die sicherlich auch manchmal sehr schwer war, sehr tragisch war. Und es ist eine Möglichkeit zur Völkerverständigung, zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Abbau von Vorurteilen und zum Schließen neuer Freundschaften in Europa. Dla młodych Niemców takie przyjazdy to często pierwsza okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o Polsce. Mieszkają w domach swoich rówieśników, sporo czasu spędzili także w pierwszym ELO. Starano się im pokazać nasz kraj. Mamy co pokazać, mamy piękny Kraków, zawsze grupa niemiecka jedzie również do Oświęcimia. W tym roku byliśmy jeszcze we Wrocławiu, byliśmy w Pieninach, jedziemy też czasami w Tatry. Także staramy się, żeby zobaczyli te najpiękniejsze, te zakątki Polski Południowej. Oczywiście wspólnie spędzony czas to dla chrzanowskich licealistów także okazja, by poprawić znajomość języka niemieckiego, bo jak się okazuje, kontakt z rówieśnikami nawiązali bez problemu. Absolutnie nie było żadnych barier. Nasi koledzy z Niemiec są bardzo wyrozumiali, pomagają nam we wszystkim. Jeżeli mamy jakieś problemy z pewnymi słowami, z dogadaniem się, to są wyrozumiali, pomagają nam w tym, aby wszystko wyszło jak najlepiej, więc nie ma żadnych barier. Tutaj wszystko odbywa się bardzo swobodnie, także jest bardzo miła atmosfera, także jest w porządku. Młodzież z Brilon także próbowała opanować język polski. Dziękuję. Wszystko jedno, wszystko gra, wszystko jasne. I jesteś piękna, kocham cię. Młodzi ludzie pytani o wrażenia z pobytu w Polsce byli zgodni, że warto było przyjechać. Doceniali gościnność, ciekawy program pobytu i polskie krajobrazy. Uczniowie z pierwszego ELO pojadą z kolejną wizytą na wiosnę. Happeningiem uczcili uczniowie chrzanowskich szkół Światowy Dzień Kropki. W kropkowanych bluzkach, w czapkach upstrzonych kropkami i z twarzami pomalowanymi właśnie w kropki. 15 września około 400 dzieci z kilku szkół powiatu chrzanowskiego przybyło na plac Tysiąclecia, by wziąć udział w nietypowym happeningu. A co wy tu dzisiaj robicie w ogóle, powiedzcie mi? Jesteśmy na Dniu Kropki. A fajne to jest święto? Tak! A dlaczego? Bo możemy się pochwalić naszymi talentami. No. No i nie jesteście w szkole na zajęciach, tak? Tak! I do tego mamy jeszcze błyszczące kropeczki. A skąd je macie? Od pani. Pomysłodawczynią tego wydarzenia była nauczycielka Jolanta Sobczak. W ubiegłym roku byłam na konferencji Super Bell w Szymini w Warszawie i tam usłyszałam od dziewczyn o takim świętowaniu takiego rozwijania talentów u małych dzieci, zwracania uwagi na takie najbardziej proste umiejętności, bo można je doskonalić i dają one dużą radość każdemu dziecku. Zrobiłam go w zeszłym roku w swojej klasie po raz pierwszy, a w tym roku przyszło mi do głowy, że może uda się zapalić jeszcze nauczycieli innych. No jak widać, udało się. Na zorganizowany po raz pierwszy happening przybyły dzieci z kilku szkół Chrzanowa i Libiąża. Najdalsza, która była od Chrzanowa, to jest szkoła w Gromcu, ze szkoły w Libiążu, podstawowej numer 2, ze szkoły numer 1 u nas w Chrzanowie, ze szkoły numer 3, no i nasze dzieci z zespołu szkół numer 1. Największa grupa, dlatego że na razie mam największy kontakt, ale mam nadzieję, że panie zaniosą ideę i taką zabawę do swoich szkół i może nas w tym roku będzie więcej, jak się uda. Dzieci obejrzały na telewizji krótki film, który opowiadał o małej Waszti, bohaterce amerykańskiej książki pod tytułem Kropka. Dziewczynka właśnie dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad 20 języków i wydana alfabetem Braille'a. Szybko zyskała popularność wśród najmłodszych czytelników. Opowiastka stała się także inspiracją dla wielu nauczycieli. W ten oto sposób w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki.
Ta inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność, pomysłowość uczniów i zachęcać ich do tworzenia. A w przyszłym roku też tu przyjdziecie? Tak, ja myślę, że jednak chyba przyjdziemy, bo jednak fajnie jest tak posiedzieć chwilę i posłuchać o tym dniu kropki. Fajne jest również to, że nie tylko nasza szkoła, ale także inne szkoły. Jedynka, trójka przyszły. Subskrybować mnie. Taki integracyjny dzień kropki. Tak. Sposobów świętowania jest wiele. Wszystko zależy od pomysłowości. W Szanowie dzieci stworzyły obraz złożony z kropek. Ich praca zostanie wywieszona w Ośrodku Kultury, który również włączył się do współpracy przy organizacji happeningu. Pomocy w przygotowaniu wydarzenia udzielili oprócz nauczycieli także rodzice uczniów. Wiem, że naprawdę można dotrzeć do serc rodziców i zmobilizować ich do tego, żeby naprawdę włączyli się we wszystkie działania. Takie działania związane z organizacją imprez, z pomocą w klasie. Ja naprawdę doświadczam tego od wielu lat, a w tej klasie dzisiaj przyszło 6 rodziców do pomocy, żeby tutaj dzieci bezpiecznie dotarły. No i też pomogły mamy w malowaniu buziek. Też przede wszystkim pięknie ubrały w domu. Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest obecnie w 108 krajach. W miniony weekend wielbiciele fantastyki mogli spotkać się podczas dwudniowej imprezy Dni Fantastyki organizowanej przez MOKSiR w Sokole. Po raz kolejny w budynku na ulicy Sokoła odbyły się Chrzanowskie Dni Fantastyki. Na 2 dni były hotel stał się centrum spotkań wszystkich wielbicieli fantazy. W tym roku imprezy zdominowały gry i turnieje gier planszowych. Każdy, kto wybrał się do Sokoła, mógł wypożyczyć przeróżne gry, poznać ich zasady i spróbować swoich sił. W wyborze gier pomagali znawcy tematu, przy okazji wprowadzając graczy w ten świat. Mamy karty, na których przedstawione są symbole i każdy z graczy otrzymuje taką kartę. I na początek karty są oczywiście rozkładane na stole w ten sposób, żeby były widoczne dla każdego. No i w tym momencie, kiedy ja posiadam taki znak, tak, tutaj mamy grafikę, która nam symboli, która nam ma przybliżyć ten znak, który ma, przez to będzie łatwiej zapamiętany. Bądź mamy taki znak, prawda, założone ręce do góry, no i każdy z graczy trzyma go przed sobą. Wystukujemy konkretny rytm. To znane i wszystkim piosenki, prawda? I przez całą grę wystukujemy rytm, nic nie mówimy. I w pewnym momencie gracz, który rozpoczyna, zamiast klaśnięcia pierwszego, pokazuje swój gest. A zamiast drugiego klaśnięcia pokazuje gest wybranej przez siebie osoby, czyli na przykład wyciągnięty kciuk. I w tym momencie ta osoba musi jak najszybciej się zorientować, że została wywołana i ona w tym momencie przy najbliższym klaśnięciu pokazuje swój znak, a następnie czyjś i wywołuje kolejną osobę. Więc jest kupa śmiechu, kupa zabawy w momencie, kiedy się ktoś, ktoś się pomyli, otrzymuje bombkę. Jak się okazuje, na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji gier strategicznych, przygodowych czy karcianych. Mimo popularności gier komputerowych, planszowe przeżywają swój renesans. Odchodzimy od komputerów w stronę właśnie takiej analogowego spędzania czasu. Tu widzimy reakcję drugiego człowieka, tu mamy możliwość porozmawiania o wspólnym zainteresowaniu z drugą osobą, zobaczyć jej emocje. No, szklany ekran tego nie daje, tam mamy tylko wirtualną i cyfrową rzeczywistość. Podczas Dni Fantastyki rozegrano także turnieje gier strategicznych, w których gracze muszą wykazać się nie lada sprytem i logicznym myśleniem. Gry planszowe w szczególności są też dla osób, które są osobami wymagającymi, gdzie życzymy sobie bardziej skomplikowanej zasad podejścia do gry. I takimi przykładami są gry turniejowe, które wybraliśmy na tegoroczny festiwal jako eliminację do Mistrzostw Polski. No i mamy Królestwo w budowie, gra niebagatelna i rozgrywka około 45 minut, czy Sabotażysta, czy Neuroshima Hex, gra umieszczona w postapokaliptycznym klimacie. Choć gry zdominowały tegoroczne Dni Fantastyki, nie była to jedyna atrakcja tej imprezy. Można było także zobaczyć modele statków i pojazdów z Gwiezdnych Wojen Star Wars, przywiezione przez Krzysztofa Wilczyńskiego z Bydgoszczy. Autor po raz kolejny prezentował swoje prace w Szanowie. Z kolei członkowie Fundacji Horyzont Zdarzeń zaprosili chętnych do gry terenowej z bronią otulinową w roli głównej. 3, 2, 1, Jagger!
Jagger, bo tak nazywa się ta rozgrywka, to gra zespołowa znana z filmu postapokaliptycznego z Rutgerem Hauerem zatytułowana Krew Bohaterów. Zaciętą walkę uczestników można było zobaczyć w sobotnie popołudnie w Szanowskim Parku Miejskim. Uczestnicy walczą ze sobą specjalnymi mieczami i przygotowaną na tę okazję bronią. Podstawowa zasada jest taka, by urządzenia wykorzystywane w walce były bezpieczne. Poza tym chodzi o dobrą zabawę i emocje, a tych nie brakuje. Zresztą walki w plenerze przyciągnęły publiczność. Podczas Dni Fantastyki rozstrzygnięto także konkurs literacki Pygmalion. Konkurs polegał na napisaniu krótkiego opowiadania, które miało liczyć maksymalnie 6 stron, dotyczącego fantastyki. Pojawiły się horrory, jak się okazuje, jakiś romansik się pojawił, także... Ale wszystko w konwencji fantastycznej, w uniwersum, powiedzmy, takim innym niż taka zwykła, szara rzeczywistość. Na konkurs napłynęło 108 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Nazwiska laureatów można znaleźć na stronie internetowej Moksir, a na kolejne Dni Fantastyki zapraszamy w Szanowie za rok. Akwarele i projekty znaków firmowych autorstwa Lucjana Ostrowskiego można oglądać w Szanowskiej Galerii na Styku. W minionym tygodniu w Galerii na Styku odbył się wernisaż wystawy prac artysty związanego z Szanowem. Lucjan Ostrowski urodził się w tym mieście, tu się wychowywał i kończył szkołę. Potem wybrał krakowską ASP, gdzie ukończył kierunek architektura wnętrz. Jego związki z Szanowem nadal jednak się pojawiały. Ciekawostką może być fakt, że był w pewien sposób związany także z naszym ośrodkiem, mówił podczas wernisażu wystawy dyrektor Moksir Jan Smułka. Projektował i nadzorował, jeśli dobrze wiem, prace związane z wystrojem kamieniarskim tutaj w naszym budynku. Wtedy to był w latach, jak to zaczęto budować, lata 60., 70., Powiatowy Dom Kultury. Lucjan Ostrowski był zresztą autorem realizacji z kamienia w wielu miejscach w Polsce. Ja robiłem na przykład przejście podziemne w Krakowie, trzy przejścia podziemne na placu na Rozdrożu w Warszawie koło Belwedera, jakieś mury oporowe przy trasie WZ, różne takie stare, nie pamiętam czy WZ czy gdzie indziej, przejścia podziemne, rynki, jakieś teatry. Na wystawie w Szanowie nie zobaczymy projektów tych realizacji. Są natomiast obrazy Lucjana Ostrowskiego. Pokazał tu kilkadziesiąt swoich akwareli w różnych formatach. Jak mówił, po skończeniu studiów ktoś zaraził go akwarelą i tak już zostało. Choć zdarza mu się także malować farbami olejnymi, ale zdecydowanie rzadziej. W swojej twórczości autor często wykorzystuje nietypowe metody, jak choćby technikę mokre na mokrym. Trzeba pomoczyć całą płaszczyznę papieru, na którym się maluje. Staram się nie podrysowywać jakimś tuszem, tylko od razu ewentualnie delikatny szkic, którego właściwie po przykryciu farbą, mimo że jest przeźroczysta, nie widać. No, wpuszczam na ten namoczony papier kolory. Czasem trzeba czekać, aż lekko podeschnie, żeby się to nie rozlało, ale jeżeli się rozlewa, przez przesunięcie papieru jakieś efekty można osiągnąć. Obrazy Ostrowskiego zachwycają kolorystyką i być może przez to pozytywnym spojrzeniem na świat. Na wernisaż przyszło sporo osób, które po raz pierwszy miały okazję oglądać twórczość tego artysty, ale także tych, które znały go sprzed lat i teraz chciały zobaczyć jego prace malarskie. Wiele z wykonanych przez malarza akwarel trafiło zresztą do prywatnych kolekcji, nie tylko w Polsce. To świadczy o tym, że zyskują one pozytywny odbiór. Ponadto na wystawie w Szanowie twórca zaprezentował znaki graficzne, które także projektuje i za które otrzymywał już nagrody. Szanowski NTS dobrze rozpoczął sezon, pokonując ASPR Zawadzkie. Drużyna prowadzona przez Adama Piekarczyka rozpoczęła zmagania w nowym sezonie spotkaniem przed własną publicznością z Beniaminkiem rozgrywek ASPR Zawadzkie. Choć MTS był faworytem sobotniego meczu, to zapowiadały się olbrzymie emocje. Przypomnijmy, oba zespoły spotkały się ponad rok temu w barażach o pierwszą ligę. Wtedy, po dramatycznym pościgu we własnej hali, szanowianom udało się wywalczyć utrzymanie i pozostać na pierwszoligowych parkietach. Poprzedni sezon był już lepszy dla obydwu zespołów. Szanowianie zajęli 10. miejsce w lidze, zaś ASPR pewnie awansował z drugiej ligi.
Sędziujący to spotkanie Jarosław Budzianowski i Krzysztof Pytlik już od początku meczu mieli sporo pracy. W pierwszej minucie po faulu na Kamilu Kirszu Patryk Grola pewnie wykonał rzut karny i MTS wyszedł na prowadzenie 1-0. Chwilę później stratę gości wykorzystali gospodarze i po rzucie Macieja Sieczki było już 2-0. Szanowianie również grali twardo w obronie i goście zdobyli swoje pierwsze trafienie z rzutu z 9 metrów. Od początku meczu przyjezdni nie mogli sobie na wiele pozwolić pod polem karnym Krzanowa. Starali się rozgrywać, ale popełniali błędy, które wykorzystywali gospodarze, wyprowadzając szybkie kontrataki. W takiej grze świetnie czuł się lewoskrzydłowy MTS-u Dawid Skoczyles, który zdobywał kolejne bramki dla Krzanowian. W 9 minucie po doskonałej interwencji Marcina Górkowskiego młody skrzydłowy rzucił na 7-3. Niestety minutę później za ostry faul na zawodniku przyjezdnych czerwoną kartkę zobaczył Kamil Kirsz i musiał opuścić plac gry. Mimo straty najlepszego atakującego z ubiegłego sezonu, gra MTS-u się nie załamała i podopieczni Adama Piekarczyka nadal grali swoje. W 15 minucie gościom po rzucie Pawła Zagurowicza udało się zmniejszyć straty do 2 bramek na 6-8, ale po chwili MTS ponownie odskoczył od Beniaminka. W 22 minucie bramką na 11-7 zameldował się zastępujący Kamila Kirsza Tomasz Kowal. Do końca pierwszej połowy MTS kontrolował tempo spotkania, ciągle budując przewagę. W 30 minucie Lesław Kompo rzucił 9 bramkę dla swojego zespołu, ale wynik do przerwy na 15-9 ustalił świetnie dysponowany Dawid Skoczylas. Po przerwie obrotowy SPR-u Kevin Kubilas popisał się celnym rzutem z koła, jednak nie był to sygnał do pogoni za MTS-em. Goście walczyli co prawda o zmniejszenie strat, ale defensywa gospodarzy bardzo im to utrudniała. W bramce Krzanowian kilkoma niezłymi interwencjami popisał się Marcin Górkowski, zaś w kontrach nadal brylował Dawid Skoczylas. W 39 minucie po rzucie Pawła Strońskiego przewaga Krzanowian wynosiła już 21-12 i tylko katastrofa mogła odebrać gospodarzom pierwsze punkty. Gości jednak się nie poddawali i powoli zaczęli zmniejszać straty. W 45 minucie prowadzenie MTS-u skurczyło się do 4 trafień, ale spokojna i skuteczna gra w ataku, rzuty Jana Orlickiego oraz Marcina Skoczylasa ponownie wyprowadziły MTS na bezpieczną przewagę. W drugiej połowie mecz się jeszcze zaostrzył i sędziowie często przerywali grę, każąc zawodników obydwu stron upomnieniami i wykluczeniami. Mimo szarpanej gry gospodarze nie oddali gościom inicjatywy i nadal prowadzili grę. W 53 minucie błąd rywali wykorzystał Jan Orlicki i po indywidualnej akcji trafił na 28-21. Chwilę później za starcie Michała Bednarczyka z Michałem Mokrzykiem sędziowie odesłali obydwu zawodników na ławkę kar i drużyny musiały grać w osłabieniu. Pod koniec meczu trener Adam Piekarczyk wpuścił na boisko kilku rezerwowych. Jeden z nich, Patryk Madeja, popisał się 2 skutecznymi rzutami i na minutę przed końcem MTS prowadził 32-24. W końcówce kolejną bramkę zdołali jeszcze zdobyć goście, ale w ostatniej akcji meczu po faulu w kole sędziowie podyktowali rzut karny, do którego podszedł Marcin Skoczylas. Lider Krzanowian nie zawiódł i ustalił wynik spotkania na 33-25. Bardzo zadowolony jestem z tego pierwszego zwycięstwa. No to jest efekt naszej solidnej pracy w okresie przygotowawczym. Fajnie było, szczególnie w pierwszej połowie w obronie, gdzie straciliśmy tylko 9 bramek do przerwy. Przypominam, był wynik 15-9. Oczywiście to nie załatwiało sprawy, bo później prowadziliśmy różnicą nawet 8 bramek, a przeciwnik potrafił tą różnicę zniwelować do 4 tylko. No był to taki słabszy moment gry, no po prostu nie można się dekoncentrować. Mam nadzieję, że ten dobry początek zaowocuje tym, że będziemy coraz lepiej grać, drużyna się będzie konsolidować, bo to zwycięstwa najbardziej konsolidują, powiedziałbym, zespół. I gdy po prostu się wygrywa, no to wtedy jest fajna atmosfera. Ciężko pracowaliśmy przez ten okres przygotowawczy, to widać, opłaciło i teraz będziemy walczyć w następnych meczach, bo naszym celem jest na pewno spokojne utrzymanie w tym sezonie, a nawet zawalczenie o coś więcej. Widać dzisiaj, dużo poświęciliśmy na grze w obronie i widać to było przede wszystkim na przykład w pierwszej połowie, gdzie my ten 9 bramek rzucili, to Zawadzka nie miało zupełnie pomysłu, jak przejść naszą obronę. No i to był w sumie główny sukces od tego, że my wygrali ten mecz. W drugiej kolejce MTS czeka ciężkie wyjazdowe spotkanie z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Kolejny rywal Krzanowian zmagania rozpoczął od minimalnej porażki 29-30 z MKS-em Kalisz i będzie chciał zrehabilitować się przed własną publicznością. Wyjazd tam do Ostrowa, wiadomo, ciężki przeciwnik, ciężki teren, no ale trzeba walczyć. Punktów za darmo na pewno nie dostaniemy. Łatwo nie będzie. No, ktoś, kto tutaj zna się trochę na piłce ręcznej i obserwuje nasze poczynania tam wcześniej, we wcześniejszych sezonach, to pewno powie, że jedziemy na pożarcie.
mam no, też wrażenie, że faworytem na pewno będzie zespół z Ostrowa. Natomiast tam też zaszły zmiany, nie ma najlepszego zawodnika Łyżwy, który no, był takim motorem napędowym, powiedziałbym. No na pewno będziemy walczyć i postaramy się o jak najlepszy wynik. Czy się uda wygrać, no to zawsze walczymy, będziemy walczyć o zwycięstwo i tutaj no, mam nadzieję, że tak jak dzisiaj chłopaki tam serducho zostawili na parkiecie, tak będzie i w tym kolejnym meczu. Dzięki wysokiej wygranej z Zawadzkiem MTS zajmuje drugie miejsce w tabeli. I to już wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa w ramach naszego serwisu. Mamy oczywiście ciekawe propozycje na spędzenie najbliższych weekendów. W najbliższym czasie sporo będzie atrakcji filmowych. Już od 16 września w Kinie Sztuka premierowo prezentowana jest komedia Bridget Jones. Natomiast od 1 października na ekran Chrzanowskiego Kina wejdzie film Smoleńsk. Dodatkowo trwa pofestiwalowy pokaz filmów optymistycznych Multimedia Happy End. Pokazy odbywają się w sali konferencyjnej MOXIR w kolejne niedzielę września o godzinie 15, a wstęp jest wolny. Zapraszamy także na promocję tomiku poetyckiego Zbigniewa Tomskiego zatytułowanego W krzywym zwierciadle. Promocja odbędzie się 23 września o godzinie 17 w Sokole, wstęp wolny. Również 23 września dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wystawę Malarstwo, Grafika, Rzeźba grupy Młodzi Sztuką. Wernisaż odbędzie się w Galerii na Piętrze o godzinie 18. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki zaprasza także na jubileuszowy koncert Big Bandu MOXIR z okazji 10-lecia zespołu. Wejściówki na ten koncert są już do odbioru w informacji MOXIR. 2 października zapraszamy z kolei do klubu Stara Kotłownia na koncert chrzanowskiej formacji BAO. Zespół będzie promować debiutancką płytę Fajerwerki. Początek koncertu o godzinie 19, a bilety w cenie 5 zł dostępne są już w informacji MOXIR. I to już wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Mamy nadzieję, że z przyjemnością obejrzeli Państwo nasz serwis. Zobaczą także powtórkę w niedzielę i nowe wydanie za tydzień.